Gościmy tutaj dzisiaj znamienitych gości w osobie pana Radosława Mołonia, wicemarszałka województwa dolnośląskiego. Dobra, ale wolę bez znamienitych. Aha, dobrze. Taki przydomek nie jest potrzebny. Pani Izabela Możdżeń, która w tym roku będzie członkinią Komisji Konkursowej w Dolnośląskiej Lidze Talentów. Panią burmistrz Dorotę Pawnuk. Dzień dobry. Ja nazywam się Dariusz Stępień, jestem dyrektorem Szczyńskiego Ośrodka Kultury. Także proszę pana marszałka o zabranie głosu, przedstawienie na dobry początek może idei Dolnośląskiej Ligi Talentów, z racji tego, że pan marszałek jest inicjatorem, pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Wspólnie ze swoim zespołem ludzi. To też nie jest tak, że każdy zamyśla sobie coś indywidualnie. Szanowni Państwo, czym jest Dolnośląska Liga Talentów? W ubiegłym roku wymyśliliśmy sobie taki pomysł, żeby reaktywować troszkę ruch amatorski. Na czym to ma polegać? W większości miejscowości na Dolnym Śląsku, i mówię tutaj o mniejszych miastach, niekoniecznie mówimy o Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy czy Świdnicy, są samorodki, talenty wokalne, talenty oratorskie. Zresztą ja pamiętam, że w zeszłym roku to tak na marginesie mało, chyba dwa punkty zabrakło kabaretowi Drzazgi, o ile się nie mylę, tak? Ze Strzelina. Także bardzo, bardzo świetny zespół. Idea jest bardzo prosta. Chodzi o to, żeby reaktywować ruch amatorski. Jest wielu wspaniałych ludzi, bez względu na wiek. My nie wprowadzamy cenzusu wieku, którzy potrafią świetnie śpiewać, mają kapitalne głosy, które potrafią wspaniale tańczyć i równie wspaniale grać na różnego rodzaju instrumentach muzycznych. Chodzi o to, żeby reaktywować ruch amatorski, żeby wyjść spoza tej dużej kultury, i dużą kulturę rozumiem w sensie filharmonii, opery. To jest potrzebne, natomiast to już ma swoją markę. Natomiast myśmy się głównie skoncentrowali właśnie na tym, żeby pobudzić do życia amatorski ruch artystyczny. To, co kiedyś było naszą klubą na Dolnym Śląsku, gdzie rodziły się takie gwiazdy jak Jan Kaczmarek, czy obchodzący w tym roku 50-lecie tercet egzotyczny i wiele innych wspaniałych zespołów i ludzi, którzy mają nieoceniony wkład w kulturę nie tylko dolnośląską, ale i w kulturę polską. Szanowni Państwo, pomysł był taki, żeby właśnie wyjść spoza tych dużych miast i robić tego typu imprezy w miejscowościach troszkę mniejszych. Stąd w zeszłym roku jedne z eliminacji odbyły się w Kamiennej Górze, tutaj po sąsiedzku, no prawie po sąsiedzku, w Krośnicach, w powiecie milickim. No i w tym roku przyszło kolejne cztery miasta. Rozszerzyliśmy tą formułę na kolejne miasta. Myślę, że w przyszłym roku pójdziemy jeszcze dalej. Do tej pory eliminacje odbyły się w Głuszycy. Za chwilę mamy koncert inauguracyjny i eliminacje właśnie w Strzelinie, które odbędą się w Auli Liceum. Do tej pory, z tego co mi moi współpracownicy przekazali, zgłosiło się ponad 300 osób, czyli tak naprawdę chyba więcej niż w ubiegłym roku wszystkich razem, prawda? Tak. Dokładnie, także jest mocna rywalizacja, ale to jest fajne. Szanowni Państwo, w tym wszystkim chodzi przede wszystkim o zabawę, bo nagrody pieniężne są, my je fundujemy. Za pierwsze miejsce 7 tysięcy, za drugie 5, za trzecie 3, także każdy coś otrzyma, ale przede wszystkim jest fajna zabawa. Ja byłem na sześciu takich eliminacjach i muszę powiedzieć, że przerosło to moje najśmielsze oczekiwania. Myślałem, że będzie jakiś problem, że ludzie nie kupią tego tematu, a jednak wręcz przeciwnie. Wszyscy przychodzili z rodzinami, organizowaliśmy to w różnych miejscach, w halach sportowych, w domach kultury, no i faktycznie sale pękały w szwach. To nie jest łatwe, bo tam trzeba posiedzieć parę godzin, bo 6-7 godzin mniej więcej trwają eliminacje. Ale naprawdę świetna zabawa, fajna integracja. A poza tym, i tutaj powiem oczywiście złego sformułowania chciałem użyć, ale również chciałem zaznaczyć, że pojawiło się kilka wspaniałych talentów, między innymi jedną z osób jest tutaj, siedzi koło nas, pani Izabela Możdżeń, która ma wspaniały głos. I ma jeszcze kilka koleżanek, które również brały w poprzedniej edycji brały udział. Z paniami nagraliśmy kolędę bożonarodzeniową w ubiegłym roku. Panie również pomagają nam, uświetniając swoimi występami różnego rodzaju uroczystości organizowane przez samorząd województwa dolnośląskiego. I ogólnie mam nadzieję, że się spodobała. Ta pierwsza edycja, ona była taka pionierska. Ale generalnie pomysł bardzo fajny. Ktoś może pomyśleć, że to jest na wzór takiego talent show robione, jakie mamy dzisiaj w ogólnopolskiej telewizji, bo to prawda, bo tak jest. Tyle, że w troszeczkę w inny sposób, bardziej w formie zabawy, ale ta rywalizacja, muszę Państwu powiedzieć, że jest, trema jest też straszna.
Ale naprawdę koncerty są wspaniałe, ludzie mają świetne pomysły, takie jak mówię, kabaret Drzazgi ze Strzelina, zespół taki pieśni, może nie, pieśni tańca, nie, zespół choreograficzny Awatar, było sporo zespołów rockowych, no i też wspaniali indywidualni wykonawcy. Także ja już dzisiaj z tego miejsca razem z panią burmistrz wszystkich serdecznie zapraszam, nie tylko mieszkańców samego miasta Strzelina, ale również powiatu strzelińskiego, żeby przyjechali, pobawili się z nami, wzięli udział. A noż widelec, może komuś właśnie się uda wygrać. A dla młodej osoby taka kwota, która jest przeznaczona na pierwszą, drugą, trzecią nagrodę, na pewno okaże się pomocna. Także jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam 28 na eliminację Dolnośląskiej Ligi Talentów do Strzelina. Dziękuję. Jak będą pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Poprosimy o pytania w takim razie. Gdzie, kiedy i kto może się zgłaszać? Gdzie, kiedy i kto? Kiedy to do tej pory jeszcze chyba nie wiem, ile zgłoszeń trzymaliśmy w tej chwili? Organizatorami eliminacji są poszczególne środki. Poszczególne środki, dokładnie. Ale wszystkie... I już od dnia właściwie dzisiejszego będą mogły napływać oficjalnie te wszystkie informacje na stronie... www.dolita.pl. Tam są wszystkie informacje dotyczące możliwości zgłaszania. Osoby, które zgłaszają. Tak naprawdę te wszystkie zgłoszenia napływają do samego końca, tak? Czyli tutaj myślimy, że ta lista zostanie zamknięta na początku września, gdzieś tak około, no, może nawet w połowie września, tak? Do tej pory było tak, że do każdej z eliminacji musieliśmy robić przesłuchania, ponieważ było zbyt dużo chętnych. Mamy ograniczenia organizacyjne i czasowe, ponieważ w każdej z eliminacji może uczestniczyć 20 uczestników, a do tej pory było zawsze tak, że około 40 zgłoszeń mieliśmy na każde takie eliminacje. Musieliśmy robić przesłuchania. Myślę, że w Strzelinie będzie podobnie, ale to dyrektor ośrodka strzelińskiego tutaj chyba będzie wiedział więcej coś na ten temat. Wiem, że też przewidywane są przesłuchania, między innymi w Krośnicach. Tak, tak. Z 15 września będą przesłuchania w Krośnicach. I tam obecnie napływają wszelkie zgłoszenia. Natomiast te u nas te eliminacje odbędą się 28 września. Tak jak tutaj już pan marszałek wspomniał, w auli Liceum Ogólnokształcącego w Strzelinie. No, godzina jest jeszcze w trakcie ustalania, także poinformujemy o której godzinie tak dokładnie. Ja tylko chciałem dodać jeszcze, bo nie wspomniałem o bardzo ważnej kwestii, mianowicie o jury całej Dolnośląskiej Ligi Talentów, więc w jury zasiada jedna z laureatek, pani właśnie Iza Morzyń. Jest również chyba najbardziej znany kabareciarz w Polsce, osoba niezwykle inteligentna, Stanisław Szelc, którego chyba przedstawiać specjalnie nie muszę. I jeszcze mamy specjalistę, pana Waldemara Gromolaka, to jest muzyk, wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu, czyli takie bardzo poważne, czasami i surowe grono jurorów oceniające występy kandydatów do Nagrody Dolnośląskiej Ligi Talentów. Kto? Jakie dyscypliny w sensie będą oceniane? Czyli kaskaderzy, gimnastycy? Wie pan co, powiem panu, że tak. W zeszłym, znaczy to w poprzedniej edycji mieliśmy taką różnorodność i różnobarwność. Był na przykład zespół muzyczny, który składał się z około chyba 35 dzieci, znaczy w różnym wieku. Najmłodsza skrzypaczka miała niespełna chyba 4 czy 5 latek, w której zakochał się właśnie pan Stanisław Szelc. Był zespół Awatar, czyli coś na wzór takiego, ja się na tych filmach nie znam, niespecjalnie oglądam, ale jakiś taki science fiction, pogranicza jawy, snu, coś takiego. No, był kabaret, była jedna schola, pamiętam w Krośnicach była schola. Były zespoły rockowe, także ja powiem panu, każdy kto coś potrafi, taki talent, że mówię, no każdy jest oceniany w sposób indywidualny, każdy wnosi coś do tego konkursu, także jest naprawdę bardzo luźna, fajna formuła, kto ma jakiś talent, kto chce coś pokazać, zaprezentować się, na pewno nie będzie miał z tym problemu. Ja tutaj jeszcze dodam, że Strzelin na pewno będzie reprezentował zespół perkusyjny Reanimator. To jest taki zespół, który od dobrych kilku miesięcy tutaj działa przy Strzelińskim Ośrodku Kultury. I to jest taka ciekawostka, bo to jest coś takiego na wzór słynnego zespołu Stomp z Ameryki. Więc będzie
dużo instrumentów perkusyjnych, różnorodnych instrumentów perkusyjnych. To wszystko jest grane na żywo. No, grupa teraz intensywnie pracuje, właśnie przygotowuje się do eliminacji w Kraśnicach. Także to jest ten nasz taki już stuprocentowy reprezentant Strzelina. Czy zgłoszą się inni? No pewnie tak. Ja może tylko powiem tak, to jest mniej więcej z obszaru takiego muzyki indywidualnej, jak i zespołowej, krótkie formy teatralne, taneczne, także tego typu twórczość. Szanowni Państwo, myśmy wyszli z założenia, że dzisiaj brakuje chyba takich rozrywek, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżdżąc, ja jestem odpowiedzialny między innymi również za kulturę na Dolnym Śląsku, z ramienia samorządu województwa. I nie mówię tutaj już o operze, która ma uznaną markę w świecie, o teatrach w Legnicy, w Wałbrzychu czy w Wrocławiu, o muzeum, bo to wszystko jest, to już ma uznaną markę, natomiast my chcielibyśmy być trochę na zewnątrz, żeby jakby nie tkwić tylko w tych sztywnych ramach tego, co zastaliśmy, tego, co jest. Tylko chcielibyśmy coś wymyślać fajnego właśnie i jeździć z tym po całym Dolnym Śląsku i to się do tej pory udaje i też mam nadzieję, że tak jak było w poprzedniej edycji, spotka się z taką fajną przychylnością ludzi, bo to jest dla nich robione generalnie. Także wychodzimy trochę szerzej, łamiemy pewne konwenanse, które nieraz w urzędach obowiązują i organizujemy właśnie coś takiego. To jakby nie jest jedyna inicjatywa, bo w kilku obszarach również. Przecież był też galerią, czyli przegląd sztuki osób niepełnosprawnych. Też pierwsze w województwie, nie wiem czy pierwsze w Polsce, ale też w kilku miastach na Dolnym Śląsku trwa teraz kolejna edycja, w przyszłym roku będzie kolejna. Tam też są wokaliści, są ludzie, którzy rysują, malują, tworzą rękodzieła, chociażby tutaj również po sąsiedzku z Mikoszowa, ze Świętego Celestyna, z którym jesteśmy w stałym kontakcie. Także to tych form prowadzenia i uprawiania kultury, pokazywania kultury jest wiele. Trzeba po prostu tylko je znaleźć, trafić, mieć fajny pomysł i można je realizować. Ja uważam, że tego typu przedsięwzięcia są naprawdę bardzo wartościowe. Fajne, bo mogą trochę pointegrować ludzi. A wiecie Państwo, jak dzisiaj jest? Dzisiaj większość osób pędzi, wiadomo, z roboty do domu, dom, dzieci, rodzina. I tak naprawdę ta integracja między ludźmi, ta życzliwość jest trochę mniejsza niż było jeszcze 15-20 lat temu. Większość osób spędza czas przed telewizorem. Czasami, znaczy jest tak generalnie, komputer, telewizor, no w takich czasach żyjemy, trudno. Ale fajnie jest dzisiaj, mówię, oderwać się chociaż na jeden weekend, czy na jedną sobotę, na jeden dzień, na kilka godzin, żeby nie tylko z Dolnośląskiej Ligi Talentów, ale z tych takich imprez kulturalno-sportowych, edukacyjnych, żeby korzystać. Myśmy również ogłosili, i to Państwu przekażę za chwilę, taki konkurs wakacyjny, w czerwcu ogłosiliśmy konkurs wakacyjny w ramach jednego z największych projektów Tożsamość Dolnoślązaków Unia Wielokultur. Polecam w czwartek film, który jest emitowany w telewizji polskiej, Mój Pierwszy Dzień. Do tej pory też tego nie było. To jest serial poświęcony ludziom, którzy przyjechali na Dolny Śląsk w latach 40., czyli zaraz po II wojnie światowej. Czyli ludzie, którzy nie mieli wyboru. Czasami oczami dzieci oceniali swoją rzeczywistość. No ja przyjechałem do Wrocławia 20 lat temu na Dolny Śląsk, ale ja miałem wybór. Mogłem wybrać inne miasto, wybrałem to. I to jest historia indywidualna ludzi, którzy są żywymi świadkami historii, bo oni to opowiadają własnymi oczami, własnymi ustami, własnymi przeżyciami. I w ramach tego projektu, który jest ciągle rozbudowywany, ogłosiliśmy również konkurs na mój rodzinny album. Ja się zwróciłem głównie do dzieci, do młodzieży, żeby pogadali ze swoimi dziadkami, wujkami, pradziadkami, jeżeli ktoś ma, poszperali na strychach, w piwnicach, znaleźli stare dokumenty, stare fotografie. I to też jest taki fajny, jakby można wydać coś ciekawego, edukacyjnego. Ja powiem Państwu tak, jak robiliśmy premierę tego filmu we Wrocławiu, w Oku, to tak, po jednej stronie byli kombatanci, czyli osoby, które przyjechały właśnie w latach 40., 50. na Dolny Śląsk, a po drugiej stronie było cztery klasy z gimnazjum. Tak patrzyłem się z ciekawością, jaka będzie reakcja. No to muszę Państwu powiedzieć, że nudy nie było. Sam chodziłem do szkoły i wiem, że jak się chodziło na tego typu przedsięwzięcia, no to się człowiek cieszył, że nie ma lekcji. A tam tego nie było właśnie. Czyli do tych młodych ludzi warto jednak trafić i pokazać im, że ta historia nie tylko ta, która jest pisana w książkach, ale również ta opowiedziana ustami tych bohaterów, którzy indywidualnie przeżywali swoje pierwsze dni w nowej ojczyźnie, jest czymś zupełnie nowym, ciekawym. I tych programów jest sporo, takich właśnie edukacyjnych, które chcemy wydać. Za chwilę jedno ze stowarzyszeń objeżdża Dolny Śląsk i w praktycznie większości miast na Dolnym Śląsku odbywają się projekcje tego filmu, tych odcinków, dlatego że ja nie zawężam tylko poszukiwań do samego Wrocławia, ale idziemy gdzieś dalej. Teraz akurat kręciliśmy film dotyczący
przy udziale oczywiście Telewizji Polskiej dotyczące edukacji, rzemiosła, czyli zapomnianych zawodów. Niech ktoś znajdzie krawca dzisiaj. Ja mam jednego we Wrocławiu, który potrafi, ma 83 lata, który potrafi rozłożyć garnitur na czynniki pierwsze. Ja mówię o kilku innych zawodach, ale to, czego sam doświadczyłem. Więc tych programów edukacyjnych, takich jak Dolnośląska Liga Talentów, program edukacyjno-rozrywkowy powiedzmy, integracyjny, czy ta tożsamość Dolnoślązaków, to jest zupełnie coś nowego, czego przed paru laty jeszcze nie było. Ale mamy takie możliwości i uważam, że to jest dobry kierunek, żeby również zainteresować ludzi tego typu inicjatywami i fajnie, jak oni się włączają w to. Także sami oczywiście nic nie zrobimy, jak nie mamy wsparcia stowarzyszeń, organizacji, ludzi, którym zależy na tym, którzy czują temat, albo chcą się zwyczajnie włączyć, bo do tej pory tego nie doświadczyli, to bardzo chętnie zapraszamy i współpracujemy z każdym, bez względu na wiek. Tak jak w Dolnośląskiej Lidze Talentów, cenzusu wieku nie ma. Ja może jeszcze dopowiem też, sama byłam po drugiej stronie i wiem, że to jest takie przedsięwzięcie, że naprawdę z takich małych miasteczek, z jakiego ja też pochodzę, bardzo ciężko jest się wybić i pokazać gdziekolwiek, bo występuje się tylko w tym miasteczku i tylko jedna grupa ludzi rozpoznaje daną osobę i jest bardzo ciężko, a jednak tam się przyjeżdża na przesłuchanie i są ludzie nagle, którzy mają wielkie pasje i wszyscy razem możemy się od siebie czegoś uczyć, w końcu zapoznajemy się, jakieś przyjaźnie się nawiązują i to jest bardzo fajny czas, tu nie tylko chodzi o konkurs, o to, czy ktoś wygra, czy nie wygra. Wydaje mi się, że naprawdę to jest miło spędzony czas, to jest jeden dzień, który zostaje długo w pamięci, na pewno. Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć, że bardzo mnie cieszy to i myślę, że pana dyrektora Ośrodka Kultury również to, że w tym roku mają, nie nudzą się, mają dużo bardzo ciekawych inicjatyw, między innymi dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim i z panem wicemarszałkiem Radosławem Ołoniem i jego zespołem. I tu już wspomniany Galerion, który miał miejsce przed wakacjami, również w Strzelinie była edycja. Wspaniałe przeżycie, niesamowite talenty i wspaniałe wzruszenia. I to było w gimnazjum numer 2, teraz Dolita w Strzelinie, w aule liceum ogólnokształcącego. I być może wreszcie wielka akcja przeprowadzki ze Strzelińskiego Ośrodka Kultury do nowej siedziby, łącznie z salą kinową i salą widowiskową na 300 osób. I tu już, panie marszałku, będziemy mieli niesamowite możliwości, żeby organizować różne tego typu przedsięwzięcia kulturalne. Strzelin będzie naprawdę miał szansę, żeby tą kulturę i możliwości, bo chęci i kadra jest, natomiast dotąd i do teraz będzie i to zaplecze, żeby można było tą kulturę w Strzelinie jeszcze bardziej ożywiać. I tutaj, jeśli się już uda w październiku zdążyć, czeka nas jeszcze jedna bardzo fajna akcja związana tym razem z filmem, ale o tym na razie jeszcze nie będziemy mówić. Czekamy, aż kino będzie gotowe. Jest deklaracja, że początek września wykonawca zgłosi już do odbioru i tutaj już można się powoli pakować z ulicy Brzegowej na ulicę Mickiewicza w Strzelinie. Trzymamy wszyscy za to mocno kciuki. A póki co 28 września w pięknej auli Liceum Ogólnokształcącego odbędą się te eliminacje do Lity w Strzelinie. Pani Buzi, może pani będzie śpiewać coś? Wolelibyście, żeby nie? Żeby nie. Mnie kiedyś też mu powiedzieli, że mam pierwszy stopień umuzykalnienia, że jak grają, to słyszę. Ale to ja się tym nie przejmuję generalnie. U mnie w domu zawsze było tak, że jak zakładałem słuchawki, to śpiewałem i w domu faktycznie był problem z wytrzymaniem. Nie? Bo ja siebie nie słyszałem, słyszałem to, co miałem w słuchawkach. No ale okej. Zawsze chciałem grać na fortepianie. Czasami próbuję, ale mąż wtedy prosi, żeby mnie krzywdziła polskie piosenki, więc... Każdy ma jakiś swój ulubiony zespół. To ja się strasznie pasjonuję muzyką, zbieram płyty generalnie, koncerty różne, ale muzyką lat 70. i 80. Państwo jesteście wszyscy młodzi, więc takiego zespołu jak Electric Light Orchestra nie specjalnie pamiętacie. No tak, mamy tu jednego, który ma 39 lat, musi mieć, bo to akurat nie pamięta. W każdym razie ja się pasjonuję, jeździłem na koncerty, miałem szczęście, to, że jak przyjechałem właśnie pierwszy raz do Wrocławia, to ten zespół w 93 roku przyjechał. Fakt, że bez wokalisty, no ale trudno, ale też warto było pójść, posłuchać i jak ostatnio byłem na Deep Purple'ach, to specjalnie wybrałem sobie miejsce przy samym głośniku. No to przez pierwsze 3 minuty nie wiedziałem, co do mnie śpiewają, ale później już było ok. W każdym razie nie jestem odosobniony, mam taką pasję, zbieram płyty winylowe, więc
troszkę na tej muzyce, może nie tak jak Marek Gaszyński, ale czasami jak oglądałem wielką grę, to fajnie było posłuchać i nauczyć się czegoś nowego. I stąd mniej więcej może i takie pasje, żeby i zgoda ewentualnie na tego typu wyjście naprzeciw tego typu pomysłu jak Dolnośląska Liga Talentów. Naprawdę fajna, przeżycie, fajna impreza i mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować, bo jest jeszcze sporo miast na Dolnym Śląsku, które również chciałyby dla swoich mieszkańców, swojego regionu zorganizować taki talent show, po prostu fajnie się pobawić, posłuchać jak śpiewają, jakie skecze opowiadają w kabaretach, czy jak ludzie po prostu tańczą i fajnie się bawią, spędzają ze sobą czas. I to jest ta główna idea tego programu, który jest realizowany przy pomocy naszych partnerów, tutaj pani burmistrz, pana dyrektora Domu Kultury i samorządu województwa dolnośląskiego. Także wychodzimy do ludzi, bo to jest najbardziej istotne. Łatwiej jest przyjechać na miejsce i ocenić pewne rzeczy, wziąć w czymś udział, niż patrzeć i oceniać wszystko spoza biurka. Także serdecznie jeszcze raz zapraszamy 28. Naprawdę będzie fajny koncert, fajna zabawa. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, chciałem się zapytać, a co z finalistami Ligi Talentów? Czy później jest im jakaś pomoc udzielana w rozwoju, karierze, nie wiem, ale nie wiadomo, kto wygra. Pan ja też nie wiem. Znaczy, ja panu powiem tak. Wie pan, my nie możemy być tak quasi jakby agentem artystycznym kogoś tam. Natomiast tak jak mówię, mieliśmy pomysł, żeby nagrać tutaj z paniami kolędę. Są te występy z ramienia samorządów w województwach, gdzie mówię, panie tutaj, czy laureaci uświetniają. Jest jeszcze, może był jeden z zespołów, nagrywa płytę, tak? Tak, zespół Wrzask. Zespół Wrzask, nagrywa płytę. No więc widzi pan, przez taki mały konkurs mówimy o takich talentach, tak jak pani Iza, której na pewno być może troszkę to pomogło w dostaniu się do tej szkoły, nie? Chociaż nie, ma talent taki, że nie, o to się nie musiała pani zamartwić. Ale to oni, nie mówię o wszystkich, wie pan, ale ta część tych osób jest naprawdę wykorzystywana w pozytywnym tego słowa znaczeniu i taką mini opiekę, można powiedzieć, artystyczną mają. No tak jak mówię, no, dzisiaj nagrywanie płyty to nie jest takie proste, żeby ktoś zdecydował się pomóc, zwłaszcza w tych czasach, w których my żyjemy, że ta konkurencja dzisiaj na rynku muzycznym, sami dobrze wiecie, co dzisiaj wraca, jaka muzyka dzisiaj wraca, jaka się sprzedaje, łatwa, lekka i przyjemna. Wiadomo, że na koncerty takich wykonawców jak Anna Maria Jopek czy Michał Bajor przychodzi, powiedzmy, nie wiem, 120 osób, bo są drogie bilety, ale to są ludzie, którzy tą muzykę lubią, pasjonują się. No, ale są też takie nisze, okej, niech sobie to wszystko funkcjonuje, bo to też są jakieś elementy kultury. Natomiast sami dobrze wiecie, że przebić się jest niesamowicie ciężko i trudno. No, ale chociażby w taki sposób, jaki możemy zrobić, jakie możemy to nie tyle środki, ile pewne rozwiązania, wyjść naprzeciw i pomóc, robimy, stosujemy. Natomiast jako tacy agenci artystyczni nie możemy występować. No ale to, co właśnie robimy, to jest między innymi, ktoś to zauważy, o to właśnie chodzi. Ktoś zauważy, tak jak zauważył zespół Wrzask, tak jak panią Lizę, czy pozostałych innych laureatów. Na pewno na tym etapie, jeżeli nam się tyle udało osiągnąć, to jest sukces. To jest fajne i to jest taka satysfakcja z dobrze zrealizowanego pomysłu. Ale mówię, nie zrobiłbym tego sam, gdyby nie Arek Sikora, gdyby nie Rysiek Kessler i pozostali inni, którzy nam pomagają, którzy czuwają nad Dolnośląską Ligą Talentów, a to nie jest takie proste, bo to trzeba wszystko przygotować logistycznie, sprzętowo, sprawdzić, żeby nie było kichy. Do tej pory odpukać nam się udaje. Może ja jeszcze opowiem o dwóch przesłuchaniach, które już są za nami. Najpierw Głuszyca, od razu wysoki poziom i zdziwienie jury, gdzie my jesteśmy. I naprawdę później Głogów, to już całkowicie zaskoczenie, także boimy się, co będzie dalej, co będzie w Bolesławcu, co będzie w Strzelinie, bo już tu widzę, zapewnienia są duże. Ale naprawdę nie wiadomo, co jeszcze się kryje w tych miastach dolnośląskich, jakie talenty się jeszcze kryją, bo naprawdę z przesłuchania na przesłuchanie nie możemy wyjść z podziwu jury, że naprawdę te osoby jeszcze nie zostały jakoś odkryte i tak naprawdę same nie mają świadomości, że są dobre w czymś, co robią. Także Dolnośląska Liga Talentów na pewno im to pomoże jakoś rozwijać.
Wracając do pytania pana Mateusza, no w powiecie strzelińskim jest tyle niesamowitych talentów, o których my wiemy, które należy pokazać. Tu panie dyrektorze, pan mówił o tym naszym zespole Reanimator, ale mamy i Hurt Fiolę, i mamy Malwę Pierożek, i Pawła Krzysztofczyka, i w każdej gminie praktycznie powiatu strzelińskiego takie perełki są i musimy je pokazać, także zapraszam, zgłaszajcie się, wy już to potraficie robić, my o was wiemy, ale województwo dolnośląskie i cała jeszcze reszta kraju jeszcze o was nie słyszała i na was czeka. Tym bardziej, że jeszcze to z takich nowinek technicznych, w internecie będzie można oglądać wszystkie występy generalnie. Znaczy nie mówię, że live na bieżąco będzie, tak? Nie, ale będzie można zarejestrować później. I jest tak, z eliminacji wcześniejszych, także można spokojnie na stronę wejść, zobaczyć jak to się odbywało do tej pory. I to też jest jakiś fajny przekaz, jeśli każdy praktycznie ma dostęp do tego internetu, najtańsze źródło informacji. Wszyscy z tego korzystają, więc warto.